Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób, z jaką jakością oraz tak samo na pełnym zoomie 8 razy z optyczną stabilizacją obrazu, światłem obiektywu 1.7, jak nagrywa filmy w Ultra HD Samsung Galaxy S7. Podpowiem, że jest 19:48, robi się już ciemno, a patrząc na wyświetlacz Samsunga Galaxy S7 obserwuję jaśniejszą rzeczywistość niż jest, że tak powiem, normalnie. To właśnie oczywiście jest zasługa bardzo, bardzo jasnego obiektywu w S7, ale to chyba nie trzeba nikomu mówić. Jeżeli chodzi o technologię Dual Pixel, dzięki której mamy maksymalnie szybko ostrość ustawianą w autofokusie obraz oraz jeszcze oczywiście dzięki optycznej stabilizacji obrazu, obraz jest po prostu rewelacyjny. Teraz widzicie bez jakiegokolwiek zoomu nagrywanie, a teraz włączymy ośmiokrotny zoom. Spójrzcie sobie. Ok, teraz mamy ośmiokrotny zoom. Zobaczcie sobie to, ja jadę teraz 50 na godzinę, mam 60, mogę jechać, więc przyspieszę troszkę. O, jeszcze chwila. Dobra, mamy 60 i zobaczcie teraz to, ja troszeczkę przesunę w lewo kamerę, żebyście widzieli. Ok, zobaczcie sobie teraz to, że jadę, a obraz jest po prostu płynny. Obraz, można powiedzieć, że tak pływa w czasie jazdy. Co to daje? Daje nam to oczywiście jasną informację, że optyczna stabilizacja obrazu, o, teraz będę przejeżdżał przez tory, tak więc zauważcie, jak to będzie wyglądać. O, zauważcie, że przejeżdżając przez tory obraz tak oczywiście skakał, ale skakał dosyć płynnie ze względu na właśnie optyczną stabilizację obrazu. Mnie to od razu daje informację, jako testerowi, już tych smartfonów dość sporo miałem, że mamy tutaj do czynienia z naprawdę bardzo dobrym aparatem. Można powiedzieć najlepszym na świecie wśród wszystkich smartfonów, jakie są obecnie na rynku. Nie ma smartfona, oprócz oczywiście S7 Edge z tą samą technologią, nie ma smartfona z lepszym aparatem i z przodu, i z tyłu niż Samsung Galaxy S7 i S7 Edge. Jestem tego świadom i oczywiście można tutaj jeszcze porównywać smartfon typu Samsung Galaxy S4 Zoom albo S4 albo kamera K-Zoom, znaczy się, ale to są całkowicie inne konstrukcje i mamy tutaj też optyczną stabilizację obrazu, bardzo duży zoom optyczny, tak więc nie chciałbym tego tutaj porównywać. Porównujemy oczywiście smartfony kompaktowe, takie, które do kieszeni w miarę normalnie wsadzimy, czyli bez tych takich technologii typu wystający obiektyw na kilka centymetrów. Tak więc jeszcze raz teraz przybliżyłem bez zoomu i sami widzicie, jak wygląda nagrywanie. Teraz jeszcze raz przyspieszę do, znaczy powiększę do 8 razy. A ocenić możecie sami. Oczywiście przy 8 razach no to te nagranie nie jest tutaj ostre jakoś specjalnie. Teraz bez zoomu. Ale daje nam tutaj naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dobry obraz. Zresztą sami widzicie. Ok, myślę, że ten test w pełni daje Wam informację, o którą pytaliście, czyli jak nagrywa Samsung Galaxy S7 w uchwycie samochodowym jako na przykład rejestrator, mniej więcej. Od razu Wam podpowiem, że nie ma takiego ograniczenia w S5 jak na Ultra HD nagrywanie. 5 minut. Tu robiłem test, ponad 10 i dalej nagrywał, tak więc ograniczenie pewnie jest do, nie wiem, może do 4 GB, albo sam nie wiem jeszcze jakie, ale powyżej 10 i dalej nagrywał, tak więc tamto ograniczenie z S5 już jest nieaktualne. Ok, myślę, że już więcej Wam tutaj specjalnie nie pokażę. Oczywiście widzicie, jak jest z ostrością, można powiedzieć perfekcyjnie. I Samsung Galaxy S7 radzi sobie naprawdę bardzo dobrze. Dobra, na tym zakończę. Jeszcze zrobię jedno zdjęcie, teraz przechwytywanie i oczywiście komentujcie. Jestem ciekaw Waszego wrażenia względem tego nagrania. Jeszcze nagram jedno nagranie
Full HD w 60 klatkach na sekundę. Będzie osobny film na kanale, tak więc możecie sobie porównać obydwa. Odnośnie oczywiście Samsunga Galaxy S7. Ok, a tymczasem zachęcam Was oczywiście do subskrypcji kanału na YouTubie. Komentujcie, jeżeli chcecie, zostawcie łapkę w górę. A przed nami jest jeszcze test wyprania smartfona w pralce oraz na basenie w aquaparku. Smartfonem ponagrywamy, porobimy jakieś zdjęcia pod wodą, zobaczymy, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o pytanie, w jaki sposób na przykład pod wodą zrobić zdjęcie, to można albo nad wodą jeszcze ustawić samowyzwalacz, na przykład na 5 sekund, albo ustawić przycisk głośności jako przycisk robienia zdjęcia albo zaczęcia nagrywania filmu. Tak więc jest to wszystko do zrobienia w ustawieniach aparatu w Samsungu Galaxy S7, tak samo jak i w S5. Ok, z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, do następnego filmu. Cześć Wam!